Hej, cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie w kolejnym poradniku do Counter-Strike'a Global Offensive. A dzisiaj krótki filmiczek na temat, jak szybko rzucać granaty, jak szybko je wyjmować i jak fajnie sobie operować tymi granatami. Ten poradnik przyda się osobom, które kryją na przykład na bardzo bliskie odległości, na które szybko może przeciwnik zraszować, na przykład na B, na wentach na mapie DE Cache. Także, na czym polega ten trik? Trik, a w zasadzie bind, który pozwala wam na szybkie wyciąganie granatów. Jak wam to pokazać? Jeżeli na przykład chcemy wyciągnąć mołotowa, musimy kliknąć 4 razy guzik 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Wtedy dopiero wyciągamy mołotowa i możemy rzucić go na raszujących nas przeciwników, prawda? A co w momencie, kiedy nasz przeciwnik będzie już, powiedzmy, o tutaj? I będziemy musieli nagle szybko rzucić mołotowa i będziemy musieli 4 razy kliknąć w tą wiedzie i po prostu kliknie nam głowę z digla, jak to zazwyczaj się dzieje. Co na to zaradzić? Kiedy raszują nasi przeciwnicy, wychylamy cały czas, widzimy, że tutaj zraszował nas już przeciwnik i szybko rzucamy granat. Jak widzicie, trwało to bardzo, bardzo, bardzo krótko. Jak to zrobić? Oczywiście każdy granat ma swój bind. Jeżeli chcemy sobie rzucić, powiedzmy, flesza, rzucamy sobie flesza na szybko. Jeżeli chcemy rzucić smoka, rzucamy smoka na szybko. Wybiegają nam przeciwnicy, rzucamy im moło, wychylamy. Tak to działa. Nie musimy klikać po 15, 16, 1200 razy, żeby sobie rzucić dany granat, jaki chcemy. Na czym to polega? Musimy sobie zbindować, ja mam to na klawiszach Z, X i C. Zbindowanie, ja sobie jeszcze tutaj dobinduję jedną komendę. Ja mam to na klawiszach Z, X i C. Gdzie Z to wyciągam smoka, X wyciągam flesza i C to wyciągam mołotowa, który bardzo, 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 bardzo często się przydaje. Dlaczego? Ponieważ na raszujących przeciwników, na rundy eko i tak dalej, kiedy na przykład wyjdziemy sobie, jesteśmy wcelowani, powiedzmy oni tam sobie biegają, raszują, oddajemy jeden strzał, rzucamy mołotowa i możemy sobie obiegać do respa. To jest bardzo, bardzo przydatna komenda. Jak to zrobić? Już wam pokazuję. Wystarczy wejść sobie w konsolę i wpisać komendę. Na przykład bind x use, flash, use weapon flashback. Oczywiście komendy będą w opisie do tego, także nie ma tutaj żadnego problemu. I w tym momencie, po zbindowaniu takiej komendy, wpisujemy, możemy łatwo i szybko wyciągnąć sobie nasz granat i rzucać takie granaty klawiszem X. Oczywiście każdy inny granat tak samo się binduje. Na przykład jeżeli chcemy mieć na klawiszu X na przykład mołotowa, wpisujemy sobie po prostu mołotow. Oczywiście wszystkie te bindy będą w opisie tego filmu. Wpisujemy sobie mołotow. Jeżeli chcemy smoka, wpisujemy smoke. Grenade. Jeżeli chcemy rzucić sobie flasha, to flashbang. Jeżeli chcemy rzucić smoka, jeżeli HE, to chcemy, wpisujemy HE, grenade i właśnie tak to się robi. Oczywiście będziecie musieli się do tego przyzwyczaić, bo każdy, nawet ja na początku, klikałem sobie 4 razy i sobie rzucałem mołotowa, ale gdy dowiedziałem się, że można po prostu sobie tak rzucić, że pikujemy, szybko C, mołotow, uciekamy za skrzyneczkę. Bardzo, bardzo, bardzo przydatne, sami przyznacie. Dzięki wam za oglądanie tego filmiku, oczywiście wszystkie bindy. Sorry. Oczywiście wszystkie bindy będziecie mieli w opisie tego filmiku. Wszystkie bindy będziecie mieli w opisie, będziecie mieli celownik w opisie, będziecie mieli link do fajnej strony, gdzie można zakupić skiny na SMS, też w opisie. Także dzięki wam bardzo za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam się przydał. Mam nadzieję, że będziecie subskrybować, komentować, łapkować w górę. Także dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie, siemanko, peace!